Nadeszła nowa pora roku, a wraz z nową porą roku święta. Święta wielkanocne. I dzisiaj chcemy sobie troszkę pośpiewać, porecytować, poopowiadać, ale wszystko to będzie związane z tematyką właśnie wiosny i świąt wielkanocnych. Gościmy dzisiaj klasę trzecią i gościmy również trzy klasy pierwsze. Każda klasa zaprezentuje swój program. Bardzo bym prosiła pozostałych o szanowanie występu kolegów, koleżanek, bo oni naprawdę się bardzo mocno przygotowali, są stremowani, zestresowani, a wasze rozmowy i przeszkadzanie będzie jeszcze dodatkowym dla nich utrudnieniem. Więc bardzo was proszę w czasie występu o zachowanie ciszy i spokoju, tak jak w teatrze, tak jak w kinie, kiedy idziemy, oglądamy przedstawienie czy film, musimy zachowywać się grzecznie i kulturalnie. I o to też was proszę. Drugą B. Klasa druga B. Zapraszamy. Jerzy Widzowski w szalerowe wazie. Wielkanocny dzień do domu przyszły białe wazie. Gości by pisanką pokryjomu kolory zazdrościć. Bo ich nie pomalowano, niech to obaziak nie pamiętał. Choć też prawą na Wielkanoc przyjdzie strój od święta. Nie chcą się już dłużej wieić, chcą zieleni żyć w purpurze. Czyż są gorsze aniżeli zwykłe lęko burze? A z lusterka przysunęła malusieńka śmieszna tęcza. Zaraziła się do dzieła, by je poupiewuszą. Krystyna Pawlowska pisała. Pisanki, pisanki, dajka malowana, nie ma Wielkanocy bez barwnych pisanek. Pisanki, pisanki, jajka kolorowe, na nich malowane bajki pisankowe. Na jednej kogucik, a na drugiej słońce, śmieją się z trzeciej laleczki tęczące. Na czwartej kwiatuszki nie ma piątej gwiazdki, na każdej pisance piękne opowiastki. Dzisiaj jest Wielkanoc.
każdy z wiosną gra. Już zima poszła spać za morza, a w naszych sercach radość trwa. Kolorowe pisanki przez dzieci malowane, pierwsze bazie pierwiastki, walki z wiosną duże. Zobaczycie, co to czary. Wiosna tysiąc ma kolorów, jest mistrzynią pięknych wzorów, a do tego dobrą wróżką. Zaraz siadnie wam na łóżko. Czas na spacer, drogie dzieci. Chodźcie, słońce mocno świeci. Zabawimy się w badaczy. Chyba wiecie, co to znaczy. Poszukamy losu w trawie, tataraków w leśnym stawie i biedronek, i ślimaków w